Misja zbadania kraju ryżu to kolejny filerowy ark, który będzie polegał na próbie odnalezienia Sasuke w jednej z kryjówek Orochimaru, znajdującej się właśnie w tej oto krainie. Czy okaże się równie dobry jak poprzedni ark filerowy, to się okaże, no ale zaczynajmy. Z plusów, Sakura przyznała się, że jest żałosna. Nice, w końcu. Też fajnie Jiraiya pocisnął Tsunę do starych bab, a potem się wycofywał, żeby nie dostać w pierdzielu. No i ogólnie komiczny styl odcinka. Z minusów, Shizune mówi, że nie da przerwać się tych lin, po czym Naruto robi to później. Też jakim cudem Sakura nie widziała Naruto? Dosłownie ledwo się odwróciła i już się pojawił. Blondas oddaje swoje pieniądze Jirai, pomimo że ten wie, że jest bardzo bogaty, a sam Sanin później ucieka od jakichś płotek. No podejrzane. Ogólnie od razu czuć, że to filler, bo ma specyficzny rodzaj humoru oraz postaci zachowują się nieco inaczej. Rzeczy niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniam na 6. Pięknie Jiraiya klepie grubą po brzuchu jak świniaka. Później była też przebitka na Naruto, który przypomniał sobie, gdzie złapał nowo poznaną dziewczynę. Głupotka. No i ten antagonista ma całkiem spoko technikę, która wciąga wszystko wokoło. Z minusów natomiast jest niekonsekwentność. W poprzednim odcinku Jiraiya twierdził, że to misja wywiadowcza, więc nie mogą zdradzać się, że są shinobi. Tymczasem sam użył Rasengana i tarczy z włosów, a później dosłownie się przedstawił. No to nieźle zakrył swoją tożsamość. Niewiadomych oczywiście nie ma, a odcinkowi dałem ocenę 5. Z pozytywów to Sakura poznała się na Jirai i dlatego chroniła przed nim Sasame. Ona też sprytnie pod tempem postanowiła ich uśpić, by zaprowadzić ich do Orochimaru celem uratowania brata. Zdesperowana, więc w miarę zrozumiałe. Jednak Konoszanie to przewidzieli i w sumie szybko rozprawili się z przeciwnikami, choć jeden z nich przemienił się w babkę, która miała super mocny atak w zamian za poświęcenie życia. No z tym, że Jirai udało się obronić jego i Naruto przez tą techniką, więc poszło na nic. Z minusów to znów czuć powiew filera. Teoretycznie są blisko kryjówki Orochimaru i Sasuke, a Jiraiya stwierdził, że muszą zjeść. Tak samo głupota antagonistów, którzy najpierw uważali Orochimaru za superpotężnego boga, ale postanowili go zaatakować. Skąd pomysł, że dadzą radę, to ja nie wiem. Niewiadomych również nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 5,5. W tym odcinku Jiraiya wyjaśnił, w jaki sposób domyślił się, że Sasame kłamie i chce ich wykorzystać. A to dlatego, że jeden z członków jej klanu powiedział mu, jak wygląda sytuacja. Fajnie ją też później powstrzymał przed samobójstwem. Śmiechłem, jak Jiraiya z pełną powagą powiedział Naruto, że gdy jest rozwidlenie, to trzeba rozważnie wybrać drogę, po czym wyciągnął kij i stwierdził, że idzie tam, gdzie spadł. Później Naruto uznał, że trzeba uważać na pułapki, ale wpadał w każdą, co też bawiło. No i Jiraiya domyślił się, że kobieta grająca muzykę to podstęp, ale w niego brnął, bo czuł się pewny siebie, choć dał się zaskoczyć. Na końcu Super Kabuto wjeżdża na banie Sakurze, że ta jest kulą u nogi, spowalnia swoją drużynę, powoduje problemy, przez co ta ryła sobie banie. Minusów nie zauważyłem, tak samo rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7. Może zacznę od końca, czyli że przez ten cały czas Kabuto to nie był Kabuto, co by wyjaśniało jego słabe skillsy, ale za to pokazuje nam nowe umiejętności, które są specjalnością klanu Fuma. Tak jak kontrola Naruto za pomocą nici czakry, czy super creepy trzymanie przez typa w ręce swojego serca, co było dla mnie jakieś takie niepokojące. Z minusów natomiast znowu śmierdzi to filerem na kilometr poprzez źle użyte zabawne sceny. Wiecie, jest turbo poważnie, przeciwnik podpala Naruto i klony, a ten robi dziwne miny. Z kolei jak zwykle w ostatniej chwili przed ratunek i Sasame oczywiście miała przy sobie talizman pozwalający przeciąć te nieprzecinalne nici. No i w końcu udało się znaleźć tego Arashiego, który wygląda jak kupa. Serio, nie wygląda to dobrze. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, odcinkowi dałem 6, chociaż za tą mroczność. W sumie to plusów tutaj jakiś nie uświadczyłem, za to z minusów to niby jest to kraj ryżu, a ziemniaki jakieś chudują. Zobaczcie, jakie bulwy wyrosły. Sakura na początku tak chciała iść solo po Sasuke, a większość czasu trzeba było ją ratować i nic nie robiła. Irytujące jest to, że gość jest niby potworem, który chce tylko zabijać, ale jak ma okazję, oczywiście tego nie robi, bo po co? No i ten turbo dziwny przypadek, że odłamek po wybuchu trafił tylko wroga, po czym Arashi się opamiętał i uratował Sasame. So romantic. No tyle, że mnie to nie powaliło. Rzeczy niewiadomych oczywiście nie było, bo rzadko można je uświadczyć w filerach. Odcinek oceniłem na 4.
Ocena tego arku wyszła w okolicach 5,6, dlatego zaokrąglam do 5,5. Ten ark był słaby. Oglądając go nie czułem w większości przypadków powagi sytuacji przez tragicznie używany humor. Ja nie mam nic przeciwko głupim minom, zabawnym sytuacjom, gdy jest ciężko, nawet to lubię. Wręcz przy poprzednich arkach czasem dawałem temu plus, ale tutaj nie było to robione ze smakiem. To wszystko sprawiło, że jakoś nie zależało mi na żadnej postaci. Sam ark był bardzo taki typowy, przewidywalny, miałki. Jedynym takim plusem dla mnie był odcinek 140, gdzie to serce trzymane w ręce jakoś mnie tak odpychało, było obrzydliwe, ale właśnie to się tam wyróżniało, więc jest to jakiś plus. Niestety końcówka ostatniego odcinka miała w sobie 2 minuty kanoniczne, bez których mogłoby się później wydawać dziwne to, że Sakura trenowała pod skrzydłami Tsunade. Jak dla mnie takie przeplatanie, choćby częściowe, to strasznie słaby pomysł. Giga minus za to. Ja, dobroduszny, wam też widzowie wystawiam serce na dłoni. Dajcie chociaż za to suba.